Wszystkich pielgrzymów wodzących na plac Jasnogórski zapraszamy na prawą stronę placu. Wszyscy powstańmy, wyciszamy się. Zbliża się procesja do ołtarza. Rozpoczyna się Najświętsza Eucharystia. Podejmujemy śpiew na wejście. Oh.
Słowa pozdrowienia skieruje do nas podprzewodnik Jasnej Góry, ojciec Rafał Wilk. Bardzo proszę, żeby usiąść, żeby mógł was powitać w spokoju sumienia, nie zadręczając się o wasze obolałe pielgrzymie stopy. Witam wszystkich pielgrzymów zgromadzonych tu na Jasnogórskim Placu, a w szczególny sposób pielgrzymów przybyłych w pielgrzymce z Kalisza, Płocka, Łomży i Siedlec. Witam najserdeczniej obecnych tutaj księży biskupów. Witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Grzegorza Suchodolskiego z Siedlc, który przewodniczy tej Eucharystii. Witam najserdeczniej Jego Ekscelencję, księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, biskupa łomżyńskiego. Witam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Szymona Stułkowskiego z Płocka. No i na koniec witam Jego Ekscelencję, ojca biskupa Łukasza Buzuna, niegdyś przeora jasnogórskiego, a dzisiaj biskupa pomocniczego w Kaliszu. Ojcze biskupie, w tej współczesnej łacinie powiem welcome home. Drodzy pielgrzymi, każde pielgrzymowanie zawiera dwa zasadnicze wymiary. Pokuty i prośby osadzonej w nadziei. Gdyby nie było nadziei, nikt nie opuszczałby zacisza swojego domu i nie wyruszałby w drogę prowadzącą pośród cudzych pól. To pielgrzymowanie drogą nadziei jest nie tylko przemierzaniem pewnej drogi wiodącej ku wyznaczonemu celowi, ale pielgrzymowanie jest równocześnie nieustannym wychodzeniem naprzeciw. Pielgrzym bowiem spotyka nie tylko tych, którzy idą z nim złączeni tą samą modlitwą, ale też idąc wychodzi naprzeciw tym, którzy mogą się nim zadziwić albo nawet oburzyć. Szliście w pielgrzymim trudzie jak ta trzutka mała, pokutując i modląc się, ażeby was Bóg ocalił i zachował. Ale też wychodząc naprzeciw, prosiliście za tymi, którzy tej trzutki małej powiększyć nie chcą, a nawet ją atakują i chcą zniszczyć. Za to wasze pełne wiary pielgrzymowanie. Tak my zgromadzeni tutaj na Jasnej Górze, jak Kościół w Polsce i cały Kościół powszechny, jesteśmy wam wdzięczni. A ja w imieniu wszystkich najpiękniej wam dziękuję. Niech Maryja Jasnogórska, Królowa Polski, wyprasza wam u swojego Syna wszelkie potrzebne łaski. Zapomniałem, a przecież bardzo serdecznie witamy tutaj wszystkich kapłanów, którzy was tutaj prowadzili. Przewodników grup, kierowników pielgrzymek. Witam siostry zakonne, księży kleryków, witam obecnego pośród nas księdza Marajana Janusa, koordynatora pierwszych pielgrzymek na Jasną Górę. Drodzy, czcigodni pielgrzymi, najserdeczniej was witam, a witając, zapraszam już na przyszły rok. Szczęść Boże i do zobaczenia. Powstańmy.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Najpiękniejszą i najgłębszą godziną Kościoła jest godzina Eucharystii, która teraz nas tutaj gromadzi. We wspólnocie tego Kościoła, który przed szczytem jasnogórskim Maryi Matce Kościoła, Pani Jasnogórskiej, niesie swoje intencje. Zawierzajmy nasze rodziny, nas samych, nasze parafie i nasze diecezje. W sposób szczególny diecezję łomżyńską, płocką, kaliską i siedlecką. I prośmy Maryję, aby uczyła nas prawdy o Kościele, ale uczyła nas także swoim przykładem być zawsze żywym i młodym Kościołem Jezusa Chrystusa. Uznajmy na początku nasze słabości i grzechy i prośmy Boga o miłosierdzie nad nami. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się.
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze, a zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Oto Słowo Boże. Wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy w mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga. Bóg je umacnia na wieki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawą we wnętrzu Twojej świątyni, jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. Tyś wielką Wejdźcie dookoła Syjon, policzcie jego wieże, by powiedzieć przyszłym pokoleniom, że Bóg jest naszym Bogiem na wieki. Tyś wielką chlubą naszym.
wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W postawie stojącej przy śpiewie Alleluja przyjmijmy błogosławieństwo Ewangeliarza. Drodzy księża biskupi, drodzy bracia w Chrystusowym kapłaństwie, drodzy alumni, osoby życia konsekrowanego, drodzy i kochani pątnicy. We wszystkich 4 pielgrzymkach, które teraz gromadzą się na Eucharystii na szczycie jasnogórskim, a więc na pielgrzymkach wyruszających i prowadzących tu do Maryi, Kościół Łomżyński, Kościół Płocki, Kościół Kaliski i Kościół Siedlecki. Rozważaliśmy w tym roku prawdę o Kościele Chrystusowym. I wiele treści już padło, ale chcielibyśmy raz jeszcze przeżyć
to piękne doświadczenie Kościoła, tego, który jest szczególnym darem dla każdego z nas. Bo musimy sobie jeszcze raz przypomnieć i uświadomić, że Kościół to nie jest nasz pomysł na Pana Boga, ale Kościół to jest pomysł Pana Boga na nas, na każdego z nas, na każdego człowieka. To nie my wymyśliliśmy Kościół. Kościół ustanowił Jezus Chrystus. Ustanawiał go całym swoim życiem i prowadzi go dalej mocą Ducha Świętego. Kościół nie jest naszym pomysłem na Pana Boga. Dlatego często, kiedy zastanawiamy się, jak być Kościołem, naszym zadaniem jest po prostu pokorne otwarcie się w posłuszeństwie na Słowo Boga, na Jego natchnienie przychodzące do nas w natchnieniach Bożego Ducha. Dlatego Kościołem jesteśmy wtedy, kiedy poddajemy się działaniu Bożej łaski. Spodobało się bowiem Panu Bogu zbawiać i uświęcać ludzi nie pojedynczo, ale we wspólnocie. Nie jeden z nas, zwłaszcza wychodząc teraz po tym długim czasie pandemii i takiej izolacji społecznej, mógłby powiedzieć: ja najbardziej lubię ten fragment Ewangelii, w której jest napisane: wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi na klucz i módl się w ukryciu. Niektórzy z nas lubią właśnie taki wymiar Kościoła, który jest tylko Kościołem mojej bezpośredniej relacji z Jezusem Chrystusem i z Ojcem przez Niego. Ale trzeba nam otwierać się na całą Ewangelię, w której także padają te słowa: gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Kościół nie jest naszym pomysłem, jak chwycić Pana Boga, jak uczynić Go obecnym, ale Kościół jest pomysłem Pana Boga na każdego z nas, bo Bóg miłuje każdego z nas, bo Bóg wie, że jesteśmy słabi i grzeszni i Kościół jest tym narzędziem zbawienia, jakby sakramentem, który jednoczy nas na nowo z Ojcem, czyniąc nas Jego dziećmi. Słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu dobrze znany nam fragment listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasów, zesłał Bóg swojego Syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. I nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale dał nam ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba Ojcze. Tym jest Kościół. Kościół jest tym narzędziem Bożego działania, który odnawia w nas Boże dziecięctwo zatracone przez grzech. Dlatego na początku naszej drogi kościelnej, eklezjalnej, w przypadku każdego z nas stoi sakrament Chrztu Świętego. To źródło chrzcielne, przy którym się wszystko zaczęło. Tak jak dla świętego Jana Pawła II przy chrzcielnicy w Wadowicach, tak dla nas, dla mnie, dla Ciebie, przy moim, przy Twoim źródle chrzcielnym. I to jest Kościół. Tam się wszystko zaczęło. I w mocy Ducha Świętego, którego otrzymałem w sakramencie Chrztu Świętego, a później przyjąłem go także w sakramencie bierzmowania, przyjmuję Boży pomysł na moje zbawienie. A Boży pomysł jest zawarty w tym narzędziu łaski, którym jest jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. O czym nam mówi ta prawda naszego początku na drodze Kościoła, czyli prawda chrzcielna? O tym, że Bóg wezwał nas po imieniu. To właśnie w czasie sakramentu chrztu zostało nad Tobą wypowiedziane Twoje imię. I właśnie w imię Trójcy Świętej
stałeś się bratem i siostrą Jezusa Chrystusa w tym imieniu, które dzisiaj nosisz, którym się szczycisz, którym wołali cię rodzice, a dzisiaj wołają cię twoi przyjaciele, bracia, siostry i wszyscy znajomi. Bóg wezwał nas po imieniu. Nie jesteś przed Bogiem anonimowym. Tym jest Kościół. Nie jesteśmy jakimś tłumem, rzeszą, masą, ale każdy z nas istnieje w Nim i dla Niego indywidualnie, osobiście. Razem z biskupem Szymonem, biskupem Płockim, który koncelebruje tę Eucharystię, wróciliśmy kilka dni temu ze Światowych Dni Młodzieży z Lizbony, z Portugalii. I tam spotkaliśmy żywy i prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa z niemal 200 narodów świata. Ojciec Święty Franciszek, przemawiając do nas po raz pierwszy w czasie ceremonii powitalnej, powiedział właśnie: Bóg wezwał każdego z was po imieniu. Jesteście Bogu znani, dobrze znani. On zna każdego i każdą z was. On zna historię waszego życia. On zna wasze radości i wasze trudy. I mówił Ojciec Święty: to my często boimy się swojego życia, to my często lękamy się, wiedząc, że tego czy innego nam brakuje. To my boimy się różnych wyzwań, które trudne, niełatwe życie stawia przed każdym z nas. I nawet jeśli już wybierzemy swoje życiowe powołanie i swoją drogę życia i wydawałoby się, że w tym będziemy najszczęśliwsi, to jednak szybko okazuje się, że czy to w małżeństwie, czy w kapłaństwie, czy w życiu konsekrowanym, czy trwając nawet dalej w życiu samotnym, w pojedynkę, wcale nie jest tak łatwo i często jest pod górkę i że często upadamy. I Ojciec Święty Franciszek wołał tam do młodych, do nas wszystkich tam zgromadzonych: nie lękajcie się, nie bójcie się, oddajcie swoje życie Jezusowi Chrystusowi. On zna was po imieniu. Tym jest Kościół. To jest Boży pomysł na każdego z nas. Dlatego bolą nas te wszystkie grzechy i rany Kościoła. Boli nas wewnętrzny grzech Kościoła. I boli nas ta cała zewnętrzna krytyka i nagonka na mistyczne ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale nie tracimy ufności i nadziei, bo On zna nas po imieniu i On chce nas dalej prowadzić we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie swojego żywego, mistycznego ciała, którym wszyscy jesteśmy w naszych kościołach lokalnych. Niedługo powrócimy do naszych parafii, do naszych diecezji. I tak jak prosiliśmy my, biskupi, polską młodzież zgromadzoną w Lizbonie, tak prosimy i was, zgromadzonych tutaj przed szczytem jasnogórskim. Kiedy wrócicie do domu, nie rozpraszajcie się, nie zamykajcie się na nowo, każdy w swoim jakimś takim własnym, prywatnym życiu, interesie, w jakiejś skorupie swoich wad, słabości, problemów. Bądźcie dalej żywą cząstką Kościoła. Jak pięknie jest, kiedy na pielgrzymim szlaku mówimy do siebie: bracie, siostro. Nawet jeśli wcześniej siebie nie znaliśmy, czujemy, że jesteśmy cząstką tej samej duchowej rodziny Jezusa, że naszą matką jest Maryja, a Jezus jest naszym bratem. Kiedy wrócicie do swoich domów, bądźcie dalej dla siebie braćmi i siostrami. Niech wasze serca, wasze domy będą otwarte na tych, których tam spotkacie. Niech wasze parafie, wasze plebanie będą otwarte dla wszystkich, którzy potrzebują budowania na nowo tej relacji w Jezusie Chrystusie. Relacji braterskiej, relacji siostrzanej. Człowiek jest piękny na obraz i podobieństwo Boże, ale właśnie to podobieństwo i obraz Boży mówią, że Bóg jest wspólnotą i człowiek jest piękny wtedy, kiedy tworzy wspólnotę, kiedy tworzy relacje. Jakże bardzo takiego Kościoła potrzebujemy. Ojciec Święty Franciszek, kiedy w tych minionych dniach stanął razem z młodzieżą, która przeżywa trudne doświadczenie choroby
w Fatimie, w sanktuarium Matki Bożej Pani Fatimskiej i modlił się z nimi na różańcu, w rozważaniu powiedział: jesteśmy tutaj przy kaplicy Maryjnej w Fatimie, która jest otwarta na cały świat. Ta kaplica nie ma drzwi i taki powinien być nasz Kościół, otwarty na wszystkich, którzy przychodzą w pokorze prosić o chrystusową łaskę, o przebaczenie swoich win, o miłosierdzie. I wielokrotnie, pewnie to słyszeliście, wołał tam na Światowych Dniach Młodzieży papież to słowo po hiszpańsku todos, todos, todos. To znaczy wszyscy, 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 każdy, każdy, każdy ma miejsce w Chrystusowym Kościele. Rozważaliśmy z młodzieżą postawę Matki Najświętszej, która była otwarta na wszystkich. Kiedy w Nazarecie przyjęła zwiastowanie i przez swoje fiat stała się Matką Syna Bożego w mocy Bożego Ducha, wtedy nie zamknęła się w sobie, ale z pośpiechem poszła od razu do tych, którym trzeba służyć. Poszła do swej krewnej Elżbiety. Maryja jest niewiastą nieustannego egzodusu. Jest tą, która sama wychodzi ku drugim, ku potrzebującym i jest tą, która takiej postawy uczy każdego i każdej z nas. Nie możemy się zamknąć w sobie. Znowu w skorupie swojego życia, swoich spraw i problemów prywatnych, osobistych, domowych mamy wychodzić ku innym jak Maryja. Wysłuchaliśmy przed chwilą tej dobrze nam znanej i przepięknej perykopy ewangelicznej o Kanie Galilejskiej. I znowu widzimy w pierwszym miejscu Maryję, która przyszła na gody weselne. I to ona jako pierwsza wychodzi, bo widzi potrzeby ówczesnej młodej pary. Synu wina nie mają. Maryja nie zadawała się tylko tym, żeby biesiadować, żeby się cieszyć, radować, ale jest matką troskliwą, matką, która potrafi dostrzec braki drugiego człowieka i jest znowu tą, która wychodzi ku innym i ku Jezusowi. A sługom mówi: uczyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie, bo jest także Maryją ufającą. Jakże to piękne, że ona wtedy mogłaby powiedzieć: przecież ja już moją misję wypełniłam. Ja już zgodziłam się na to, by być Matką Boga. Ja wychowałam Jezusa Chrystusa. Ja uchroniłam Go przed złem i w Betlejem, i w dalekim Egipcie. Wychowywałam i służyłam Mu później w ciszy Nazaretu. A jednak, kiedy On zaczyna jako już dorosły mężczyzna publiczną działalność, ona idzie dalej. Nie mówi, że moja misja skończona, ale idzie dalej, bo ona wie, że ma być nie tylko Matką Boga, ale także Matką Kościoła, Matką uczniów Jezusa. I dlatego zaczyna pełnić w Kościele szczególną rolę i szczególną misję. To jest jej nowe powołanie. Możemy powiedzieć: Maryja nie jest egoistką. Ona nie okopuje się już w swoim macierzystym powołaniu tylko do tego, by być Matką Bożą, ale otwiera się także na powołanie Jezusa, Jezusa rodzącego Kościół. Jakże często my, kiedy już rozeznamy nasze powołanie, także my, osoby duchowne i wy świeccy, chociażby żyjący w małżeństwie, mówicie: no to teraz już rozeznałem, to już teraz z górki. Ale nie. Jezus stawia przed nami ciągle nowe zadania, ciągle nowe wyzwania. Jezus z nas nie rezygnuje, kiedy powiemy Mu pierwsze tak. On chce ciągle od nas czegoś więcej. I to jest właśnie Kościół, to jest Boży pomysł na nas. Dlatego nie możemy spocząć na laurach. Każdy z nas jest potrzebny Jezusowi w dalszej misji ewangelizacyjnej. Idźcie na cały świat i głoście, że zbawienie i odkupienie jest tylko w Jezusie umarłym i zmartwychwstałym. Idźcie tak, jak idzie Maryja, Matka Jezusa.
Idźcie z pośpiechem. Szukajcie tych, którzy są w potrzebie. Budujcie z nimi więzi, relacje. Otwórzcie wasze domy, wasze plebanie, wasze parafie na wszystkich potrzebujących. Todos, todos, todos. To jest to wołanie, którego dzisiaj bardzo potrzebujemy. Bo my często, także my pątnicy, pielgrzymi, przychodząc tutaj mówimy, Panie Boże, zobacz, tyle dni w trudzie, w deszczu, w słońcu, w spiekocie. Zobacz na moje zmęczone nogi, na moje ciało. Zobacz, jestem przy Tobie. Ofiarowałem Ci tyle różańców, tyle śpiewów, tyle moje ręce zagrały chwytów na pielgrzymkowej gitarze, czy wystukały rytmu na pielgrzymkowym bębenku. Zobacz, jaki jestem wspaniały. Ale stając dzisiaj tutaj, trzeba nam zadać to pytanie, co mam czynić dalej? Pamiętacie perykopę o bogatym młodzieńcu, który przyszedł do Jezusa? Nic mu nie można było zarzucić, był bardzo religijny. Kiedy zapytał mistrza, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne, usłyszał, zachowuj przykazania. A Jezus mu powiedział, wszystkie zachowuję od mojej młodości. I wtedy Jezus powiedział do niego, jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim. Potem przyjdź i pójdź za mną, naśladuj mnie. I znacie doskonale reakcję tego bogatego młodzieńca. Nie przyjął propozycji Jezusa. Odszedł zasmucony. Pan Bóg nie chciał jego życia tylko w świadomości przykazań. On chciał, żeby zaczął żyć dla niego w świadomości daru, daru dla innych. Ale ten bogaty młodzieniec był zbyt mocno przywiązany do swoich dóbr. My jesteśmy też często związani jakimiś już nawet dobrymi praktykami i nie potrafimy zrobić kroku dalej. A może właśnie na tej pielgrzymce przychodziły takie myśli, takie natchnienia, żeby pójść dalej, pójść z pośpiechem, żeby usłyszeć to Jezusowe, jednego ci jeszcze brakuje. I każdy z nas może nawet to wezwanie usłyszał. Proś Maryję, Matkę Kościoła, która przewodzi nam w pielgrzymce wiary, aby poprowadziła cię dalej, abyś nie zatrzymał się na tym etapie, abyś odkrył Kościół, który jest Bożym pomysłem na ciebie, abyś nie prezentował postawy Kościoła, który jest tylko Bożym pomysłem na uwięzienie Boga wśród nas, ale odwrotnie, słuchaj Boga, słuchaj natchnień Bożego Ducha. To jest ten wymiar także Kościoła synodalnego, który ostatnio wspólnie próbujemy z takim mozołem odkrywać. Potrzeba nam większej atencji na to, co Duch Święty mówi dzisiaj do kościołów. Potrzeba nam większej atencji na słuchanie, na medytowanie Słowa Bożego. To jest droga do bycia Kościołem, bo Bóg wzywa nas po imieniu, od źródła chrzcielnego przez bierzmowanie, aż do kresu naszego życia. Dlatego po powrocie twórz żywe wspólnoty Kościoła w swoim środowisku parafialnym, w swoim domowym kościele, w swojej diecezji, do której powrócisz. I nie krytykuj, nie narzekaj, bo to od ciebie zależy, jaki będzie Kościół. To my tworzymy tą żywą cząstkę Kościoła. Kiedy rozstawaliśmy się z młodzieżą w Lizbonie, jakże oni byli wszyscy radośni i szczęśliwi, i wielu z nich mówiło, doświadczyłem żywego, młodego Kościoła w tych relacjach pomiędzy nami. Nie znaliśmy swoich języków, ale byliśmy na siebie otwarci, jak pierwsza wspólnota apostołów. Wspieraliśmy siebie. Kiedy jakiejś grupie nie doleciały bagaże na czas w Fatimie, to grupy archidiecezji krakowskiej, te, które były zakwaterowane w rodzinach, w domach, zrobiły zbiórkę śpiworów, żeby użyczyć tym, których bagaże poleciały gdzieś w inną stronę świata. To jest obraz żywego, pięknego, młodego Kościoła, za którym tęsknimy.
To jest obraz Kościoła, który przeżywaliśmy także w naszych grupach pielgrzymkowych. Czy to musi się skończyć tu i teraz, tu u szczytu Jasnej Góry, by zacząć na nowo tak żyć dopiero za rok na kolejnych pielgrzymkach? Nie. Tego ducha wspólnoty kościelnej trzeba przenieść tam, gdzie żyjemy na co dzień, poczynając od naszego domu, poprzez parafię i diecezję. Dlatego Matko Najświętsza Maryjo, Matko Kościoła, prosimy Cię, ucz nas takiej postawy, nie zamykania się w sobie, wychodzenia ku tym, z którymi mamy tworzyć żywy i prawdziwy Kościół w naszym środowisku lokalnym, pod duchowym przewództwem naszych pasterzy, biskupów i kapłanów. Amen. Przez wstawiennictwo Pani Jasnogórskiej, Matki Kościoła, Najświętszej Maryi Panny, z ufnością zanieśmy do Ojca naszą wspólną modlitwę, dziękując Mu za dar Ducha Świętego, którym zostaliśmy namaszczeni w sakramencie chrztu. Módlmy się za Kościół Święty, aby wierny Bogu i oddany Maryi rozwijał się, odczytując Bożą wolę w znakach czasu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczestników pielgrzymek na Jasną Górę, aby trud drogi przyniósł dobre owoce, a Matka Boża niech wyprosi wszystkie błagalne intencje zgodne z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zniewolonych przez alkohol, aby w miesiącu sierpniu oddali się abstynencji i odkryli prawdziwą godność dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za zmarłych pątników, aby Pan zechciał objawić im swoją chwałę i miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, abyśmy pomni na słowa Maryi z Kany Galilejskiej robili zawsze to, o co prosi jej Syn. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże najlepszy Ojcze, dziękujemy Ci za zwołanie nas w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Prosimy, rozlewaj na nas, na nasze kościoły lokalne, nieustannie światło i nowe charyzmaty i dary Bożego Ducha, abyśmy pozostali wierni wyzwaniu, które każdemu z nas dajesz. I daj nam dar jedności w Duchu Świętym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddają cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddają cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.
Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem, przewodniczącym tej liturgii biskupem Grzegorzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Maksymilianem Marią Kolbe, z naszymi świętymi patronkami i patronami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich oraz przy wałach jasnogórskich. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.
stronę placu, na plac figury Maryi pokalanej w kierunku wałów.
Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej, uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Razem z biskupem Januszem, biskupem Szymonem i biskupem Łukaszem dziękujemy Bogu, że nas zgromadzić chciał. Dziękujemy razem z naszymi pątnikami, ojcom i braciom Paulinom za otwartość tego domu na Jasnej Górze. Dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszą nam teraz modlitwą, także duchowym pątnikom łączącym się z nami za pośrednictwem mediów. Dziękujemy wam, drodzy bracia i siostry, umęczeni pątnicy, którzy przyszliście tutaj do domu Matki. Bądźcie Kościołem, bądźcie żywym Kościołem Jezusa Chrystusa. Bądźcie razem z nami, pasterzami, i bądźmy otwarci na tych wszystkich, którzy Jezusa i Jego łaski w naszych wspólnotach diecezjalnych i parafialnych potrzebują. Bądźmy apostołami tego, który nas zgromadził i który teraz pragnie nas posłać w mocy Bożego Ducha. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Zamojska. Witamy serdecznie. Robimy pierwszeństwo dla pierwszeństwa Zamojska. Moi drodzy, zakończyła się msza święta. Do szczytu jasnogórskiego zbliża się 41. Piesza.